Przepraszam, to pana broń? Tak, moja. A czy w Kijowie można chodzić po ulicy z taką bronią? Mnie można. A kim pan jest? A pani kim? Dlaczego pani pyta? Jestem z telewizji polskiej i zaciekawiło mnie, co to za dziwna strzelba. Powiedzmy, że mnie wolno ją nosić. Sasza ma 38 lat, mieszka w Kijowie. Jest absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego. W czasach radzieckich służył w oddziałach specjalnych. Dziś zajmuje się biznesem. I to w kilku dziedzinach. Jest współwłaścicielem klubu paintballowego, gdzie dla rozrywki gracze strzelają do siebie farbą. Prowadzi warsztat lakierniczy i prywatną łaźnię. Sasza przeszedł drogę typową dla tych, którzy na Ukrainie otwierali biznes w latach pierestrojki. Kilka razy bankrutował i zaczynał od zera. Przetrwał tylko dzięki dużej fantazji, mocnej psychice i, jak sam mówi, mocnym mięśniom. Kiedy przez telefon umawiałam się z Saszą na spotkanie w jego domu, od razu uprzedził mnie, że nie mieszka tak jak wszyscy. I rzeczywiście pod wskazanym adresem zamiast domu stoi zwykły garaż. Od początku wiedziałam, że Sasza to jest oryginalny człowiek, ale żeby aż tak? Sasza mieszka z żoną Leną i dwójką dzieci z poprzedniego małżeństwa. Jest 8 rano. Dzień dobry. Pani do kogo? Myślę, że do twojego ojca. Sasza to chyba twój ojciec. Tak. Mogę wejść? Jest w domu? Tak, proszę. Zdziwiło mnie, że tu mieszkacie. W ogóle nie mogłam poznać, że to dom. Dzień dobry, jeszcze śpicie? Przecież umówiliśmy się na 8 rano. Dzieci już na nogach, a wy jeszcze w łóżku? Bo one muszą iść rano do szkoły. Max, jak zwykle pojedziecie taksówką? Tak. Co to znaczy, jak zwykle taksówką? Bo one jeżdżą do szkoły taksówką, leniwe dzieciaki. Wytwornie. A co, mają daleko? Nie, taksówką płacą 2 hrywny. A nie mogą iść do szkoły na piechotę? To zajęłoby im jakieś 30 minut. Dlaczego mieszkacie w garażu? Jak rozumiem, stać ci, by kupić mieszkanie przyzwoite i duże? Już takie miałem. I co się z nim stało? Dziś coś masz, a jutro nie. Już ci się tak zdarzało? Oczywiście. Miałem nawet taką sytuację, że przez pół roku byłem ścigany. Za co? Za naruszenie prawa naturalnie. Ale są różne sposoby naruszania prawa. Chodziło oczywiście o sprawy finansowe. Czyli związane z biznesem? Tak. A czy w ogóle można dziś uczciwie prowadzić tu biznes? Można, ale tylko mało dochodowy. Uczciwe interesy nigdy nie przynosiły dużych zysków. Dlatego ja pracuję w banku. Dla asekuracji. Nie zatrzymuję was dłużej, bo Lena pewnie śpieszy się do pracy. Tak, muszę się już zbierać. Pojedziesz samochodem? Nie, taksówką. Lena skończyła psychologię. W banku pracuje w dziale kadr. Odpowiada za dobór nowych pracowników. Do domu jak zwykle wróci dopiero wieczorem. Teraz muszę na chwilę iść pomóc robotnikom na podwórku i zaraz pojedziemy do klubu paintballu. Dobrze. Właśnie dzwonili, że już czekają, ale potrzebuję jeszcze 5 minut. Mogę zobaczyć, co to za robotnica? Chodź. Dom Saszy stoi na wzniesieniu. Na górze jest wyjście na podwórko. W ubiegłym roku Sasza postawił tam saunę dla klientów. Teraz razem z robotnikami buduje jeszcze niewielki basen. Ale z ciebie siłacz. Ile to waży, powiedz? Jakieś 60 kilo. Ile? 60, 70. Spróbujesz? Nie, dziękuję. Ja służyłem przecież w oddziałach specjalnych i dlatego musiałem zdobyć doskonałą formę. A czym się tam zajmowałeś? W jednostce specjalnej? Tak. Byłem dowódcą grupy szturmowej do walki z terroryzmem i najgroźniejszą przestępczością. Taka specjalizacja stała się teraz niestety bardzo potrzebna. Tak, ale... Nie na Ukrainie? Nie na Ukrainie. U nas jak dotąd, dzięki Bogu, nie ma terroryzmu. A gdzie służyłeś? W Rosji, w Moskwie. W moim czasie nie było jeszcze zapalnych punktów, nie było Czeczenii, Karabachu. A teraz jestem już weteranem służb specjalnych. A jak się potoczyły losy twoich kolegów? Bardzo wielu zginęło. Gdzie zginęli? Ci, którzy nie znaleźli pracy w wojskowych strukturach, najęli się u bandytów. A nadeszły akurat ciężkie czasy lat 90. Czasy brutalnych rozpraw i strzelaniny. I wielu chłopaków wtedy zginęło.
Przywozi мне похороны симфонический оркестр и проводи меня без лишних слов. Поставь на могиле серебряный крест и выложи надпись из живых цветов. Я не погиб. Я не погиб. O 10 wychodzimy z Saszą na miasto. Co to za malunek? Artystyczny. Samochód jest wymalowany pod brytyjską flagę. Dlaczego właśnie pod brytyjską? Tak chciał zamawiający. To on dyktuje warunki. A to jest nie twój samochód? Nie, ja tylko nim jeżdżę, bo wszyscy klienci mojej firmy to moi przyjaciele. No dobrze, jedźmy. Siadaj. Jedziemy teraz na swoistą wojnę? Tak. Ruszamy do klubu paintballu. Sasza prowadzi go razem z dwoma wspólnikami. Jest też instruktorem i byłym zawodnikiem gry w strzelanie farbą. Powiedz, czemu zainteresowałeś się paintballem? Kiedy w 95 roku na Ukrainie po raz pierwszy zaprezentowano paintball, byłem uczestnikiem pokazu. Jak zagrałem, to zrozumiałem, że to coś dla mnie. Po prostu dla mnie. Ale zająłeś się tym dla biznesu. Nie, najpierw dla przyjemności. A jako, że miałem już nawyki biznesmena, to od razu zacząłem sprowadzać paintballową broń z Ameryki. I inne materiały, takie jak na przykład kulki z farbą. To wszystko się importuje? Tak, cały sprzęt jest amerykański. Paintball powstał w Stanach Zjednoczonych na początku lat 80. Cześć. Dzień dobry. To jest mój partner, Juri. Chcę zobaczyć, co tu robicie. Widzę, że paintball cieszy się u was dużym zainteresowaniem. Tak, stale się rozwija. Ale nie jest to rozrywka dla biednych. To oczywiste, że nie jest to najtańsza rozrywka, choćby w porównaniu z piłką nożną. Bo kopać piłkę na podwórku na pewno jest taniej. Na tym polu grają amatorzy, prawda? Tak, a dalej mamy pole dla bardziej wytrawnych graczy. Może potem pani tam pójść i porównać. Dobrze. Pamiętajcie, że kulka leci z prędkością 100 metrów na sekundę. Jeśli uda wam się podejść blisko do przeciwnika, to nie strzelajcie w niego, tylko lepiej zaproponujcie, żeby się poddał. Dotknijcie go ręką. A jeśli odmówi, wtedy należy celować w buty, dlatego że strzał w ciało jest bardzo bolesny. Zostaje potem siniak i niekiedy naprawdę to boli. Na sąsiednim polu zaczynają kolejny trening zawodowcy. Jest to klubowa drużyna, która przygotowuje się do międzynarodowego turnieju. Gotowi? Drużyna klubu Saszy ma tytuł Mistrza Ukrainy. Jest różnica z tamtymi, co? Zobacz, jak ty wyglądasz. To wyobraź sobie, jak jest na polu. Chodźmy stąd, póki nas nie pozabijają. Poczekaj. Ja też dostałam? Tak. Wcale nie bolało. Bo to tylko rozbryzgi. Kolor farb jest jeden, czy bywają różne? Farby są różne, ale to nie ma znaczenia. Wewnątrz zawsze jest naturalny barwnik. Czy łatwo go zmyć? Bardzo łatwo. Wystarczy zimna woda. Co was w tym pociąga? Hazard, adrenalina i stale obecne poczucie odpowiedzialności za każdy strzał, za każdy krok. Strzelanie do innych ludzi to przyjemność? Przyjemnie jest wygrać. Tylko wygrać? Oczywiście. Ale wy wygrywacie poprzez strzelanie do ludzi. Proszę spojrzeć, byliśmy przeciwnikami w dwóch różnych drużynach. Celowałem w niego i trafiłem go w maskę. Ale nic do siebie nie mamy. Cała zabawa polega na tym, że nie strzelamy prawdziwymi kulami. Tam niczego się już nie cofnie, a tu najwyżej możesz pomalować człowieka. A czym pan się zajmuje i jaki ma pan zawód? Z zawodu jestem jubilerem. To po prostu przyjemność i wypoczynek, tyle tylko, że drogi, jak na razie. Tak, nie każdy jest w stanie tak wypoczywać. Gdyby ceny były przystępniejsze, graliby w to wszyscy. Sasza namawia, żeby spróbować i zaprasza do wspólnej gry. Jak długo można grać na polu? To zależy od tego, ile kto jest w stanie zapłacić za grę i ile kul będzie dokupywać. Czyli za kulę trzeba płacić oddzielnie. Tak. Średnio każdy grający wydaje na wszystko około 30 dolarów. Wielu jednak ogarnia hazard i grają dalej. To kamizelka, by zakryć pani delikatne miejsce. Dziękuję. Czy to prawda, że były wypadki, że w takich klubach szkolono terrorystów?
A czy widziałeś kiedykolwiek jadący mikrobus z napisem "Terroryści jadą na trening"? Bo ja nie widziałem. My nie znamy ludzi, którzy u nas grają. Przychodzi tutaj ogromna liczba klientów i nie pytamy wszystkich o zawód i o to, czym się zajmują. Dlatego nie możemy wiedzieć, czy to są terroryści, czy też nie. Tutaj każdy człowiek może popracować nad formą i podnieść swoją sprawność bojową. Ja w ogóle nie wiem, po co tu przyszłam i co to za przyjemność. To mamy jasność. Jedziemy do fryzjera myć głowę. A czy to się w ogóle zmyje? Zmyje. Po drodze zabierzemy jeszcze córkę, bo akurat miała się ostrzyć. A co to za fryzjer? Dobry, spodoba ci się. Jak się okazuje, Sasza chodzi do jednego z lepszych, a zarazem najdroższych salonów w Kijowie. Fryzjerzy tego zakładu wielokrotnie wygrywali różne konkursy dla mistrzów grzebienia. Do naszego salonu przychodzi dużo ludzi z telewizji, bo tu obok jest jej siedziba. Przychodzą też czasem ludzie biznesu, sportu, w ogóle dużo znanych osób. Sasza, skoro czekamy, to powiedz, czy ty pamiętasz swoje pierwsze duże pieniądze? To było wtedy, kiedy odszedłem ze sportu i zacząłem pracować na siebie, czyli otworzyłem własną saunę. Zarabiałem wtedy jakieś 500 rubli miesięcznie. A jaka była wówczas średnia pensja? W granicach 100-120 rubli. To były lata 87-89. Rozmowę przerywa fryzjerka, która bez trudu usuwa ślady naszej gry w paintball. Barbaro, to jest główne wejście do Ławry Pieczerskiej. Muszę teraz tam wstąpić na kilka minut, żeby odebrać zamówienie od mojego przyjaciela artysty. A co to za artysta na terenie klasztoru? Mnisi mają swoją część dalej, a to jest państwowe muzeum. Na jego terytorium są też pracownie artystów. A co masz odebrać od przyjaciela? Zamówiłem u niego specjalne naczynia do sauny, bardzo ekskluzywne. Zobaczysz, chodź. Dobrze. Jesteś człowiekiem wierzącym? Nie mogę powiedzieć, że jestem bardzo religijny, bo niezbyt często biorę udział w nabożeństwach, ale do cerkwi oczywiście chodzę. Pieczerska Ławra to najsłynniejszy zespół klasztorny w Kijowie. Jego początki sięgają XI wieku. Ja zawsze lubiłem odwiedzać takie miejsca. Dlaczego? Bo jesteś człowiekiem grzesznym? Nie. Ale jakieś grzechy masz. Pewnie, że tak. A kto ich nie ma? A jak ci się udało przeżyć najtrudniejsze czasy, czyli początek lat 90., kiedy było bardzo ciężko zajmować się biznesem? Nachodzili cię z żądaniem haraczu? Miałem różne zwarcia, ale bardziej natury psychologicznej, chociaż zdarzały się i draki. Opowiedz o tym. Przychodzili do ciebie chłopcy? W każdym biznesie są swoje sposoby. Ktoś przychodzi i straszy, licząc, że się przerazisz, a ktoś przychodzi i od razu próbuje wszcząć bójkę. A jak było z tobą? Ja zaliczyłem wszystkie przypadki. Wszystkie po kolei? Tak, i naturalnie walczyłem ich sposobami. Jeśli trzeba było rozwiązywać problemy głową, to je rozwiązywałem głową. A jak trzeba było rozmawiać w języku bandytów, to rozmawiałem w języku bandytów. Jak trzeba było się bić, to się biłem. O Bogu, nie musiałem strzelać. Cześć, Sasza. Ty jak zawsze wesoły i z gośćmi, jak zwykle z kamerą. Dzień dobry. Bardzo mi miło, Roman jestem. Wpadliśmy dosłownie na 5 minut, żeby odebrać moje zamówienie. Nie ma sprawy. Zobaczysz, co ja zamówiłem i co potrafią nasi artyści. To są naczynia do sauny. Sasza mówił. To dzban do nalewania. A kto to projektował? Planowaliśmy razem, ale ja proponowałem formę. O, tu jest pieczęć Saszy. Tak, z jego nazwiskiem, Bazylicki. A jakie miał pan najbardziej niezwykłe zamówienie? Miałem jedno takie zamówienie, sam nie wiem, jak to nazwać, ale chyba głupie. W czasach największego rozkwitu bandytyzmu. Dla jednego z nich malowałem na urodziny obraz wzorowany na myśliwych znanego rosyjskiego malarza Pierowa.
To jest obraz przedstawiający myśliwych na biwaku. Siedzą tam we trójkę, na trawie i opowiadają sobie różne historie z polowań. Ja musiałem zrobić coś podobnego, tyle że u mnie mężczyźni ubrani byli w dżinsy, za nimi stał jeep, a zamiast trawy rosły konopie. Obok nich stała fajka wodna, były ananasy i wódka Smirnow, a oni siedzieli w takich pozach jak u Pierowa i niby rozmawiali o polowaniu. Takie miałem idiotyczne zamówienie, ale tak szybko do mnie przybiegli i je zabrali, że nawet nie zdążyłem zrobić zdjęcia. Nie daj Boże, gdyby coś wyszło nie tak. To prawda. Zapraszam jeszcze na balkon, bo stąd rozciąga się piękny, wspaniały widok. To trzeba koniecznie zobaczyć. Tamten teren niżej oddany został mnichom. Te jedno- i dwupiętrowe domki to są ich cele. Nad kopułami cerkwi góruje gigantyczna statua Matki Ojczyzny. Zbudowano ją w czasach Związku Radzieckiego, by przyćmić słynny klasztor. Tam wyżej widok jest jeszcze lepszy. Nikt nie chce wejść? Gdzie? Na dach. O nie. Chodź, chodź. Dziękuję bardzo. Bez zabezpieczenia. Mnie już wystarczy wrażeń po paintballu. Idźcie beze mnie. Widzę, że tobie, Sasza, ciągle mało emocji. Stąd jest naprawdę piękny widok. Takim namowom trudno się oprzeć. W końcu nie zawsze trafia się okazja, by spojrzeć na Kijów z dachu Ławry. Barbaro, czy ty lubisz samochody? Pewnie, że tak. A kto nie lubi? To zaraz pokażę ci takie samochody, które po prostu nie mogą się nie podobać. A co to za auta? To są samochody, na których trochę zarabiam, bo zajmuję się też malowaniem ekskluzywnych aut. Nie zawsze są to takie modele jak Garbus, z którym jeździmy. Malujemy też dobre, drogie wozy w egzotyczne kolory. Garaż otwiera sam właściciel firmy samochodowej i przyjaciel Saszy, Aleksander. Ten samochód zrobiony został na wzór Jorge 855, bo to kopia, a nie oryginalny model. Wszystko robimy ręcznie. Saszy firma maluje, a moja to składa. Kto zamawia takie samochody? Kim są pana klienci? To są prości chłopcy z dużą fantazją. Ale może pan powiedzieć, czy to jest tajemnica? Pewnie, że nie są to ludzie biedni. Klub Nostalgia, który prowadzę, to klub zamknięty. Są w nim sportowcy, śpiewacy i politycy. Jak długo robi się taki samochód? Od 2,5 roku do 5 lat. Jeden samochód? Tak, jeden. A ile kosztuje takie auto? Od 100 tysięcy w górę. Dolarów? Tak, w zależności od modelu. Ten na przykład kosztuje około 100, a tamten drożej. Tamten jest jeszcze większy. Bo to inny model. A możemy wypróbować te samochody? Możemy. Teraz musimy pojechać do warsztatu, bo trzeba obejrzeć świeżo pomalowany wóz i sprawdzić, czy są jakieś niedoróbki. A przy okazji przejedziemy się i wszystko pani zobaczy. Świetnie, z przyjemnością. W firmie Aleksandra powstały już 22 kopie starych samochodów. 23 lada moment wyjedzie z warsztatu. Tu jest odprysk. Aleksandrze, kim pan jest z zawodu? Awanturnikiem. A bardziej konkretnie? Czym pan się zajmował wcześniej? Pracowałem w wydziale kryminalnym. Naprawdę? Mam nawet potem pamiątkę, szramę po nożu. A kiedy pan odszedł z milicji? Dlaczego? Jak mnie zranili w czasie jednej z akcji. Właściwie to powinienem umrzeć. 23 dni leżałem na reanimacji. A samochody lubiłem od dziecka. Takie auto nie powinno wzbudzać jedynie zainteresowania. Ono powinno wyjechać i od razu powalić z nóg. Do tych samochodów wstawiamy silniki Mercedesa, 5-litrowe. O 6 po południu znowu jesteśmy w domu. Sasza sprawdza, co w ciągu dnia zrobili robotnicy. Budowa basenu dla klientów sauny powinna zakończyć się przed nadejściem lata. Sasza ma już w głowie kolejne pomysły. W ciągu najbliższych lat chcę na całej tej przestrzeni przed domem postawić hotel. To już będzie twój czwarty biznes. Tak bym przynajmniej chciał. A czy nie lepiej skupić się na jednym biznesie? To nieciekawe. A ile ty w sumie zarabiasz? Ze wszystkiego
A to nie jest informacja dla fiskusa? Nie, nie dla fiskusa. Po prostu mnie to ciekawi. Zysku mam średnio około 2000 dolarów miesięcznie, a niekiedy więcej. Na kijów to jest wystarczająco dużo. Tak. No i jeszcze twoja żona pracuje. Oczywiście, to też się liczy. A ile zarabia Lena? Zarabia dobrze, ma porządne stanowisko w banku i dostaje około 500 dolarów miesięcznie. Barbaro, chcę ci pokazać jeszcze jedną rzecz. Co takiego? Co to jest? Widzę tu twoje nazwisko. Jeśli jest tu moje nazwisko, to chyba oznacza, że jestem co najmniej autorem. Co najmniej mówisz. Jaki jest tytuł tej książki? Rambo, jak nim zostać. Co to za książka, powiedz? Kiedyś, jeszcze za czasów radzieckich, wszystkie jednostki specjalne były metodycznie szkolone. Ja dostałem właśnie zamówienie na opracowanie metodyki. Czy ciężko ci było przystosować się do normalnego życia po tym, jak wyszedłeś z oddziałów specjalnych? Po pierwsze, moje ciało domagało się ciągłego wysiłku. Musiałem stale trenować. Poza tym na ulicy, nawet w zwykłych sytuacjach, zawsze zawodowym spojrzeniem wyszukiwałem ludzi, którzy mają dobrą formę fizyczną i w jakimś takim napięciu porównywałem swoje możliwości z ich. To było zawodowe podejście człowieka, który stale ocenia, z czyjej strony można się spodziewać zagrożenia, a z czyjej nie. От кого-то опасности, от кого-то ее не ждать. Jest 9 wieczorem. Sasza jak zwykle o tej porze szykuje saunę dla swoich klientów, którzy przychodzą tutaj każdego dnia. Dzisiaj jego gośćmi będą najbliżsi przyjaciele i właśnie dla nich przygotowuje w tej chwili zupę rybną, bo jak się okazuje, Sasza umie też świetnie gotować. No i jak gotowo? Gotowe? Jeszcze nie. Jeszcze dosłownie pół godziny, ale najważniejsze będzie na samym końcu. Zupa ze świeżej ryby, czyli tak zwana ucha, to firmowe danie Saszy. W czasie, kiedy ją gotuje, zjawiają się goście, którzy od razu idą do sauny. Dobry wieczór. Dobry wieczór. To jest Barbara. Co tu się dzieje? Jurij nie mogła mnie przedstawić cię naszym gościom. Bo z Aleksandrem już się znamy. Spotkaliśmy się w ciągu dnia. A to jego żona, Swietłana. Bardzo mi miło. A kim jest ten drugi goły mężczyzna? To nasz adwokat. Po co Saszy adwokat? Pomaga rozwijać biznes i broni go. Przed kim broni? Adwokat. Myślę, że pytanie nie jest najlepiej postawione. Nie przed kim broni, ale co? Broni tej własności, której dorobił się biznesmen w procesie swojej działalności. I to jest głównym zadaniem adwokata. A czy istnieje tu niebezpieczeństwo, że można utracić swoją własność? W 100%. Trzeba brać pod uwagę, że jak to mówią mądrzy ludzie, jeśli ktoś nabył własność, musi sobie wynająć adwokata, dlatego że zaraz znajdą się ludzie, którzy zechcą mu ją odebrać. Przerwa. A co ty robisz? Opowiadaj. To jest ucha. Z wódką? Tak. A po co tam wódka? To wszystko, wódki już tam nie ma. Bo nastąpiła chemiczna reakcja. Barbaro, najpierw dla ciebie, bo jesteś gościem. Dziękuję. Jeszcze sekundkę. Jakie cechy trzeba posiadać i co umieć, by dobrze żyć na Ukrainie? Umieć zarabiać pieniądze. Bo pracować to jedno, a umieć zarabiać pieniądze to zupełnie co innego. Trzeba stale działać. We wszystkich epokach były jakieś problemy. I pewnie trzeba umieć jeszcze ryzykować, a niekiedy poruszać się na krawędzi. Tak. Wy jesteście jednak ludźmi o określonych cechach, bo przeszliście porządną życiową szkołę. Sasza służył przecież w oddziałach specjalnych. Aleksander jest byłym oficerem śledczym, a pan Jurij? Ja też służyłem w oddziałach specjalnych. No proszę, może w tym tkwi odpowiedź. W nas tkwi po prostu rdzeń silnej woli. Jak to ładnie brzmi. I to jest rdzeń prawdziwych mężczyzn, których nie sposób złamać niczym.
uprawiam, bo zajmuję się też malowaniem ekskluzywnych aut. Nie zawsze są to takie modele jak Garbus, z którym jeździmy. Malujemy też dobre, drogie wozy w egzotyczne kolory. Garaż otwiera sam właściciel firmy samochodowej i przyjaciel Saszy, Aleksander. Ten samochód zrobiony został na wzór Jorge 855, bo to kopia, a nie oryginalny model. Wszystko robimy ręcznie. Saszy firma maluje, a moja to składa. Kto zamawia takie samochody? Kim są pana klienci? To są prości chłopcy z dużą fantazją. Ale może pan powiedzieć, czy to jest tajemnica? Pewnie, że nie są to ludzie biedni. Klub Nostalgia, który prowadzę, to klub zamknięty. Są w nim sportowcy, śpiewacy i politycy. Jak długo robi się taki samochód? Od 2,5 roku do 5 lat. Jeden samochód? Tak, jeden. A ile kosztuje takie auto? Od 100 tysięcy w górę. Dolarów? Tak, w zależności od modelu. Ten na przykład kosztuje około 100, a tamten drożej. Tamten jest jeszcze większy. Bo to inny model. A możemy wypróbować te samochody? Możemy. Teraz musimy pojechać do warsztatu, bo trzeba obejrzeć świeżo pomalowany wóz i sprawdzić, czy są jakieś niedoróbki. A przy okazji przejedziemy się i wszystko pani zobaczy. Świetnie, z przyjemnością. W firmie Aleksandra powstały już 22 kopie starych samochodów. 23 lada moment wyjedzie z warsztatu. Tu jest odprysk. Aleksandrze, kim pan jest z zawodu? Awanturnikiem. A bardziej konkretnie? Czym pan się zajmował wcześniej? Pracowałem w wydziale kryminalnym. Naprawdę? Mam nawet potem pamiątkę, szramę po nożu. A kiedy pan odszedł z milicji? Dlaczego? Jak mnie zranili w czasie jednej z akcji. Właściwie to powinienem umrzeć. 23 dni leżałem na reanimacji, a samochody lubiłem od dziecka. Takie auto nie powinno wzbudzać jedynie zainteresowania. Ono powinno wyjechać i od razu powalić z nóg. Do tych samochodów wstawiamy silniki Mercedesa, 5-litrowe. O 6 po południu znowu jesteśmy w domu. Sasza sprawdza, co w ciągu dnia zrobili robotnicy. Budowa basenu dla klientów sauny powinna zakończyć się przed nadejściem lata. Sasza ma już w głowie kolejne pomysły. W ciągu najbliższych lat chcę na całej tej przestrzeni przed domem postawić hotel. To już będzie twój czwarty biznes. Tak bym przynajmniej chciał. A czy nie lepiej skupić się na jednym biznesie? To nieciekawe. A ile ty w sumie zarabiasz? Zobacz, jak ty wyglądasz. To wyobraź sobie, jak jest na polu. Chodźmy stąd, póki nas nie pozabijają. Poczekaj. Ja też dostałam? Tak. Wcale nie bolało. Bo to tylko rozbryzgi. Kolor farb jest jeden, czy bywają różne? Farby są różne, ale to nie ma znaczenia. Wewnątrz zawsze jest naturalny barwnik. Czy łatwo go zmyć? Bardzo łatwo. Wystarczy zimna woda. Co was w tym pociąga? Hazard, adrenalina i stale obecne poczucie odpowiedzialności za każdy strzał, za każdy krok. Strzelanie do innych ludzi to przyjemność? Przyjemnie jest wygrać. Tylko wygrać? Oczywiście. Ale wy wygrywacie poprzez strzelanie do ludzi. Proszę spojrzeć, byliśmy przeciwnikami w dwóch różnych drużynach. Celowałem w niego i trafiłem go w maskę. Ale nic do siebie nie mamy. Cała zabawa polega na tym, że nie strzelamy prawdziwymi kulami. Tam niczego się już nie cofnie, a tu najwyżej możesz pomalować człowieka. A czym pan się zajmuje i jaki ma pan zawód? Z zawodu jestem jubilerem. To po prostu przyjemność i wypoczynek, tyle tylko, że drogi, jak na razie. Tak, nie każdy jest w stanie tak wypoczywać. Gdyby ceny były przystępniejsze, graliby w to wszyscy. Sasza namawia, żeby spróbować i zaprasza do wspólnej gry. Jak długo można grać na polu? To zależy od tego, ile kto jest w stanie zapłacić za grę i ile kul będzie dokupywać. Czyli za kulę trzeba płacić oddzielnie. Tak. Średnio każdy grający wydaje na wszystko około 30 dolarów. Wielu jednak ogarnia hazard i grają dalej. To kamizelka, by zakryć pani delikatne miejsce. Dziękuję. Czy to prawda, że były wypadki, że w takich klubach szkolono terrorystów?
A czy widziałaś kiedykolwiek jadący mikrobus z napisem "terroryści jadą na trening"? Bo ja nie widziałem. My nie znamy ludzi, którzy u nas grają. Przychodzi tutaj ogromna liczba klientów i nie pytamy wszystkich o zawód i o to, czym się zajmują. Dlatego nie możemy wiedzieć, czy to są terroryści, czy też nie. Tutaj każdy człowiek może popracować nad formą i podnieść swoją sprawność bojową. Ja w ogóle nie wiem, po co ja tu przyszłam i co to za przyjemność. To mamy jasność. Jedziemy do fryzjera myć głowę. A czy to się w ogóle zmyje? Zmyje. Po drodze zabierzemy jeszcze córkę, bo akurat miała się ostrzyć. A co to za fryzjer? Dobry, spodoba ci się. Jak się okazuje, Sasza chodzi do jednego z lepszych, a zarazem najdroższych salonów w Kijowie. Fryzjerze tak na początku lat 80. Cześć. Dzień dobry. To jest mój partner, Juri. Chcę zobaczyć, co tu robicie. Widzę, że paintball cieszy się u was dużym zainteresowaniem. Tak, stale się rozwija. Ale nie jest to rozrywka dla biednych. To oczywiste, że nie jest to najtańsza rozrywka, choćby w porównaniu z piłką nożną, bo kopać piłkę na podwórku na pewno jest taniej. Na tym polu grają amatorzy, prawda? Tak, a dalej mamy pole dla bardziej wytrawnych graczy. Może potem pani tam pójść i porównać. Dobrze. Pamiętajcie, że kulka leci z prędkością 100 metrów na sekundę. Jeśli uda wam się podejść blisko do przeciwnika, to nie strzelajcie w niego, tylko lepiej zaproponujcie, żeby się poddał. Dotknijcie go ręką. A jeśli odmówi, wtedy należy celować w buty, dlatego że strzał w ciało jest bardzo bolesny. Zostaje potem siniak i niekiedy naprawdę to boli. Na sąsiednim polu zaczynają kolejny trening zawodowcy. Jest to klubowa drużyna, która przygotowuje się do międzynarodowego turnieju. Gotowi? Drużyna klubu Saszy ma tytuł mistrza Ukrainy. Jest różnica z tamtymi, co? Zobacz, jak ty wyglądasz. To wyobraź sobie, jak jest na polu. Chodźmy stąd, póki nas nie pozabijają. Poczekaj. Ja też dostałam? Tak. Wcale nie bolało. Bo to tylko rozbryzgi. Kolor farb jest jeden, czy bywają różne? Farby są różne, ale to nie ma znaczenia. Wewnątrz zawsze jest naturalny barwnik. Czy łatwo go zmyć? Bardzo łatwo. Wystarczy zimna woda. Co was w tym pociąga? Hazard, adrenalina i stale obecne poczucie odpowiedzialności za każdy strzał, za każdy krok. Strzelanie do innych ludzi to przyjemność? Przyjemnie jest wygrać. Tylko wygrać? Oczywiście. Ale wy wygrywacie poprzez strzelanie do ludzi. Proszę spojrzeć, byliśmy przeciwnikami w dwóch różnych drużynach. Celowałem w niego i trafiłem go w maskę. Ale nic do siebie nie mamy. Cała zabawa polega na tym, że nie strzelamy prawdziwymi kulami. Tam niczego się już nie cofnie, a tu najwyżej możesz pomalować człowieka. A czym pan się zajmuje i jaki ma pan zawód? Z zawodu jestem jubilerem. To po prostu przyjemność i wypoczynek, tyle tylko, że drogi, jak na razie. Tak nie każdy jest w stanie tak wypoczywać. Gdyby ceny były przystępniejsze, graliby w to wszyscy. Sasza namawia, żeby spróbować i zaprasza do wspólnej gry. Jak długo można grać na polu? To zależy od tego, ile kto jest w stanie zapłacić za grę i ile kul będzie dokupywać. Czyli za kulę trzeba płacić oddzielnie. Tak. Średnio każdy grający wydaje na wszystko około $30. Nie wyszukiwałem ludzi, którzy mają dobrą formę fizyczną i w jakimś takim napięciu porównywałem swoje możliwości z ich. To było zawodowe podejście człowieka, który stale ocenia, z czyjej strony można się spodziewać zagrożenia, a z czyjej nie. Jest
piąta wieczorem. Sasza jak zwykle o tej porze szykuje saunę dla swoich klientów, którzy przychodzą tutaj każdego dnia. Dzisiaj jego gośćmi będą najbliżsi przyjaciele i właśnie dla nich przygotowuje w tej chwili zupę rybną, bo jak się okazuje, Sasza umie też świetnie gotować. No i jak gotowo? Gotowe? Jeszcze nie. Jeszcze dosłownie pół godziny, ale najważniejsze będzie na samym końcu. Zupa ze świeżej ryby, czyli tak zwana ucha, to firmowe danie Saszy. W czasie, kiedy ją gotuje, zjawiają się goście, którzy od razu idą do sauny. Dobry wieczór. Dobry wieczór. To jest Barbara. Co tu się dzieje? Juri nie mogła mnie przedstawić cię naszym gościom. Bo z Aleksandrem już się znamy. Spotkaliśmy się w ciągu dnia. A to jego żona, Swietłana. Bardzo mi miło. A kim jest ten drugi goły mężczyzna? To nasz adwokat. Po co Saszy adwokat? Pomaga rozwijać biznes i broni go. Przed kim broni? Adwokat. Myślę, że pytanie nie jest najlepiej postawione. Nie przed kim broni, ale co? Broni tej własności, której dorobił się biznesmen w procesie swojej działalności. I to jest głównym zadaniem adwokata. A czy istnieje tu niebezpieczeństwo, że można utracić swoją własność? W 100%. Trzeba brać pod uwagę, że jak to mówią mądrzy ludzie, jeśli ktoś nabył własność, musi sobie wynająć adwokata, dlatego że zaraz znajdą się ludzie, którzy zechcą mu ją odebrać. Przerwa. A co ty robisz? Opowiadaj. To jest ucha. Z wódką? Tak. A po co tam wódka? To wszystko, wódki już tam nie ma. Bo nastąpiła chemiczna reakcja. Barbaro, najpierw dla ciebie, bo jesteś gościem. Dziękuję. Jeszcze sekundkę. Jakie cechy trzeba posiadać i co umieć, by dobrze żyć na Ukrainie? Umieć zarabiać pieniądze, bo pracować to jedno, a umieć zarabiać pieniądze to zupełnie co innego. Trzeba stale działać, we wszystkich epokach były jakieś problemy. I pewnie trzeba umieć jeszcze ryzykować, a niekiedy poruszać się na krawędzi. Tak. Wy jesteście jednak ludźmi określonymi. Wiedzenie od mojego przyjaciela artysty. A co to za artysta na terenie klasztoru? Mnisi mają swoją część dalej, a tu jest państwowe muzeum. Na jego terytorium są też pracownie artystów. A co masz odebrać od przyjaciela? Zamówiłem u niego specjalne naczynia do sauny, bardzo ekskluzywne. Zobaczysz, chodź. Dobrze. Jesteś człowiekiem wierzącym? Nie mogę powiedzieć, że jestem bardzo religijny, bo niezbyt często biorę udział w nabożeństwach, ale do cerkwi oczywiście chodzę. Pieczerska Ławra to najsłynniejszy zespół klasztorny w Kijowie. Jego początki sięgają XI wieku. Ja zawsze lubiłem odwiedzać takie miejsca. Dlaczego? Bo jesteś człowiekiem grzesznym? Nie. Ale jakieś grzechy masz. Pewnie, że tak. A kto ich nie ma? A jak ci się udało przeżyć najtrudniejsze czasy, czyli początek lat 90., kiedy było bardzo ciężko zajmować się biznesem? Nachodzili cię z żądaniem haraczu? Miałem różne zwarcia, ale bardziej natury psychologicznej, chociaż zdarzały się i draki. Opowiedz o tym. Przychodzili do ciebie chłopcy? W każdym biznesie są swoje sposoby. Ktoś przychodzi i straszy, licząc, że się przerazisz, a ktoś przychodzi i od razu próbuje wszcząć bójkę. A jak było z tobą? Ja zaliczyłem wszystkie przypadki. Wszystkie po kolei? Tak, i naturalnie walczyłem ich sposobami. Jeśli trzeba było rozwiązywać problemy głową, to je rozwiązywałem głową. A jak trzeba było rozmawiać w języku bandytów, to rozmawiałem w języku bandytów. Jak trzeba było się bić, to się biłem. O Bogu, nie musiałem strzelać. Cześć, Sasza. Ty jak zawsze wesoły i z gośćmi, jak zwykle z kamerą. Dzień dobry. Bardzo mi miło, Roman, jestem. Wpadliśmy dosłownie na 5 minut, żeby odebrać moje zamówienie. Nie ma sprawy. Zobaczysz, co ja zamówiłem i co potrafią nasi artyści. To są naczynia do sauny. Sasza mówił. To dzban do nalewania. A kto to projektował? Planowaliśmy razem, ale ja proponowałem formę. O, tu jest pieczęć Saszy. Tak, z jego nazwiskiem, Bazylicki. A jakie miał pan najbardziej niezwykłe zamówienie? Miałem jedno takie zamówienie, sam nie wiem jak to nazwać, ale chyba głupie. W czasach największego rozkwitu bandytyzmu.
Dla jednego z nich malowałem na urodziny obraz wzorowany na myśliwych znanego rosyjskiego malarza Pierowa. To jest obraz przedstawiający myśliwych na biwaku. Siedzą tam we trójkę, na trawie i opowiadają sobie różne historie z polowań. Ja musiałem zrobić coś podobnego, tyle że u mnie mężczyźni ubrani byli w dżinsy, za nimi stał jeep, a zamiast trawy rosły konopie. Obok nich stała fajka wodna, były ananasy i wódka z... Przepraszam, to pana broń? Tak, moja. A czy w Kijowie można chodzić po ulicy z taką bronią? Mnie można. A kim pan jest? A pani kim? Dlaczego pani pyta? Jestem z telewizji polskiej i zaciekawiło mnie, co to za dziwna strzelba. Powiedzmy, że mnie wolno ją nosić. Sasza ma 38 lat, mieszka w Kijowie. Jest absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego. W czasach radzieckich służył w oddziałach specjalnych. Dziś zajmuje się biznesem. I to w kilku dziedzinach. Jest współwłaścicielem klubu paintballowego, gdzie dla rozrywki gracze strzelają do siebie farbą. Prowadzi warsztat lakierniczy i prywatną łaźnię. Sasza przeszedł drogę typową dla tych, którzy na Ukrainie otwierali biznes w latach pierestrojki. Kilka razy bankrutował i zaczynał od zera. Przetrwał tylko dzięki dużej fantazji, mocnej psychice i, jak sam mówi, mocnym mięśniom. Kiedy przez telefon umawiałam się z Saszą na spotkanie w jego domu, od razu uprzedził mnie, że nie mieszka tak jak wszyscy. I rzeczywiście pod wskazanym adresem zamiast domu stoi zwykły garaż. Od początku wiedziałam, że Sasza to jest oryginalny człowiek, ale żeby aż tak? Sasza mieszka z żoną Leną i dwójką dzieci z poprzedniego małżeństwa. Jest 8 rano. Dzień dobry. Pani do kogo? Myślę, że do twojego ojca. Sasza to chyba twój ojciec? Tak. Mogę wejść? Jest w domu? Tak, proszę. Zdziwiło mnie, że tu mieszkacie. W ogóle nie mogłam poznać, że to dom. Dzień dobry, jeszcze śpicie? Przecież umówiliśmy się na 8 rano. Dzieci już na nogach, a wy jeszcze w łóżku? Bo one muszą iść rano do szkoły. Max, jak zwykle pojedziecie taksówką? Tak. Co to znaczy, jak zwykle taksówką? Bo one jeżdżą do szkoły taksówką, leniwe dzieciaki. Wytwornie. A co, mają daleko? Nie, taksówką płacą 2 hrywny. A nie mogą iść do szkoły na piechotę? To zajęłoby im jakieś 30 minut. Dlaczego mieszkacie w garażu? Jak rozumiem, stać ci, by kupić mieszkanie przyzwoite i duże? Już takie miałem. I co się z nim stało? Dziś coś masz, a jutro nie. Już ci się tak zdarzało? Oczywiście, miałem nawet taką sytuację, że przez pół roku byłem ścigany. Za co? Za naruszenie prawa naturalnie. Ale są różne sposoby naruszania prawa. Chodziło oczywiście o sprawy finansowe. Czyli związane z biznesem? Tak. A czy w ogóle można dziś uczciwie prowadzić tu biznes? Można, ale tylko mało dochodowy. Uczciwe interesy nigdy nie przynosiły dużych zysków. Dlatego ja pracuję w banku. Dla asekuracji.